Cześć! Godzina 8, 9 września 2024 roku. Pochmurny, chłodny, poniedziałkowy poranek. Maszkowo. W tym tygodniu towarzyszyć nam będą deszcze. Czy będą spokojne? To się dopiero okaże. Pole kukurydzy. Kropi. Kropi, kropi, kropi. Za moment odpalę parasol. O, mostek. Stalowy. Schodzimy na dół, czy nie? Jak to tam wygląda? A w sumie można. Jest którędy. Taki mostek. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest. Jarchlino. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Kulice. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego. Wciąż kropi. Nie odpuszcza. Trochę wieje.
lapidarium. Przykładowy nagrobek. Rodzina Kleist. Jeszcze jeden. Budynek gospodarczy z roku 1906. Tuż obok znajduje się magazyn zbożowy Spichlerz. Brama wjazdowa prowadząca do zespołu dworsko-parkowego. Wchodzimy. Nie ma się co zastanawiać. Trzeba działać. Dwór. Jest w doskonałym stanie. Uniwersytet Szczeciński. Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych. I ciekawostka. Gdybym wczoraj tutaj dotarł, to spędziłbym w nim noc. Zabrakło mi sił. I trochę czasu. Zatrzymałem się 10 km stąd. Pomnik przyrody? Czy jeszcze nie? Coś na kształt palmiarni. Oj, chyba się nie wypogodzi. Wierz Bięcin. Gorzelnia. Popada w ruinę. 1897 rok. Szybka runda.
i została pusta przestrzeń. Nie ma. Gruz, gruz, gruz. Pójdziemy w pierwsze lewo. Kusząca wizja spędzenia nocy w gorzelni. Może kiedyś w jakiejś się zatrzymam. Dlaczego by nie? Będę miał naładowane baterie. Niewiele materiału do obróbki. Fajne warunki. Prowiant. Coś do picia. Fajna klatka schodowa. Taka pokręcona. Jak chodzę po tego typu miejscach z plecakiem, to czuję się bardzo niepewnie. Można zapomnieć o intymności. Nie.
I na tym skończymy. Przygodę z kolejną gorzelnią. Opady deszczu się nasiliły. Najgorsze jest to, że pałac, naprzeciwko którego stoimy, ruiny, nie mają dachu. I wszystko wpada do środka. Nie ma szans, żebym płynnie przechodził z pomieszczenia do pomieszczenia. I gdyby nie padało, nie miałbym z tym żadnego problemu. Ale nawet robiąc zdjęcia, cały zmokłem. Ach. Najpierw obejdziemy go z zewnątrz. To będzie męka. Ja mogę być mokry, co mi tam. Ale jeżeli co chwila będzie klapać mi na kamerę, dlatego też ujęcia będą kilkusekundowe, no licząc tego pierwszego. Tu akurat mogę stać z rozłożonym parasolem. Mam na to miejsce. Ale jak zejdę tam niżej, zapomnij. No chyba, że przestałoby padać na 10 minut. Przestanie, jak już skończę nagrywać. Także zdjęcia porobione. To co łatwiejsze mam już za sobą. O unoszeniu kamery gdzieś tam w stronę nieba już mogę zapomnieć. Chyba, że gdzieś się ukryje, tak jak teraz. Ale szkoda, no. Wielki pech. Dobrze. Idziemy. Miejmy to ze sobą. Wejdziemy tędy. Ale jeszcze podejdę w jedno, dwa miejsca i się tutaj wrócę. Wody. Ach, te gałęzie. Jeszcze one.
tędy nie wejdziemy. Nie szkodzi. I takie nagrywanie. No cóż. Pokażę jeszcze tamte schody i do środka. No, z tych nie za wiele zostało. Gdybym miał dwa razy mniejszy parasol, gdybym taki miał, to bym się przydał. Nie mogło w nocy padać? Okej, sztuczka z parasolem. O, bach. Aha, jesteśmy tutaj. Jest główne wejście. Dam radę jeszcze umieść kamerę? No już wyżej tego nie zrobię. Jak to dobrze, że ubyło mi kilkanaście kilogramów. Mogę tak manewrować. Kłócać, wślizgiwać się, wczołgiwać, wpełzać. Wszędzie. No prawie wszędzie. Przez dziurkę od kucza jeszcze się nie jestem w stanie przycisnąć. Jeszcze. No i tak wyrósł, że wszystko zasłonił. Jeden. Puszczaj. Bandyto. Tam też nie ma po co wchodzić. Chyba, że jest. Wejdziemy? Tego jeszcze nie grali. Żeby chodzić po ruinach z parasolem.
Trzeba mieć nerwy ze stali. Wystające gwoździe, pręty. I teraz którędy? No, trzeba tam pójść, ale... Nie. Tym razem już muszę ją wyłączyć. Chyba, że tam wejdę. Tylko teraz jak? Którędy? Jakoś tak. O, jestem. W miejscu, w którym nie pada. Nie ma tu takich zbyt wiele. Tu jeszcze gdzieś tam, dołem. Idziemy z parasolem? Idziemy z parasolem. Tak, pole minowe. O, gwoździe mówiłem. Jedne, drugie. Tam jest wieża. O! Żeby nie nachlapało. Do piwnicy. No, panie parasol. No to jest. Zablokował się na czymś? Na gwoździu. U! Zjechałem. Był poślizg. Niewielki, ale jednak. Jak się wsłuchuję. I chyba... Deszcz się powolutku uspokaja. Mógłby przyspieszyć z tym uspokajaniem się. Uspokajaniem się. Dawaj, przyspiesz. Później już może sobie padać, jak będę w trasie. Co mi tam? Ale teraz, jak ja dokumentuję ruiny pałacu, z którym nie wiadomo, co się stanie. No i już wyżej nie będzie. Przykro mi. Szkoda.
A tu? A tu, jakbym sobie uporządkował, mógłbym spędzić noc. Nieźle. Jak nie gorzenia, to pałac. Jest w czym wybierać. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z drugiej strony jest więcej miejsca. Słajsino. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Szybko na drugą stronę. Szybko. Radzim. Park. Opuszczony pałac. Druga strona budynku. Drzwi są rozsuwane. Większość pomieszczeń wygląda bardzo podobnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich stan, stopień zniszczenia. Schodząca farba ze ścian, gdzieniegdzie powybijane okna, odpadły tynk.
kominek. I klatka schodowa. Schody prowadzące na pierwsze piętro. Z innej strony, tamtędy. Winda. Winda. Do piwnicy schodzić nie będę. Ale wejdziemy na pierwsze piętro i na poddasze. A może nawet i na drugim. Samo. Nie to samo. Piec kaflowy. Dzieje czy nie dzieje się nic? Nic się nie dzieje.
Drugie piętro. Wszystkie komnaty są otwarte. I chyba są lustrzanym odbiciem. Także pokażę jedną. To tak jakbym pokazał wszystkie z tego piętra. Upewnijmy się. To jeszcze chyba nie. Ale kolejne już powinny wyglądać tak samo. Po dwa okna. No nie wyglądają tak samo. Niektóre. Okej. Pozostało poddasze. Dalej nie idę. Troszczyno. Dwór. Zbliża się godzina 18. Odwiedzimy jeszcze jedno miejsce. Zdążymy. Powoli się ściemnia, ale na szczęście ta kamera daje sobie całkiem nieźle radę przy kiepskim oświetleniu. Czasami mam wrażenie, że więcej widzi niż ja.
A gdzieś chodzę po piwnicach, strychach. Bywa tak, że po prostu patrzę w ekran, żeby zorientować się, co tam jest przede mną. Sienno Dolne. Zastanawiałem się nad tym, czy tutaj przyjść, czy nie. Nasłuchałem się różnych historii. Jak to dobrze, że jednak przyszedłem. Szkoda tylko, że tak późno. Ruiny dworu. Przydałby mi się więcej światła. Może jutro rano ktoś mnie tu podrzuci na parę minut? Zapytam. Tam, gdzie się dzisiaj zatrzymam. Mimo wszystko chciałbym ten dwór nagrać znacznie wyraźniej. Tym bardziej, że najprawdopodobniej będzie to jego ostatnie nagranie. Wątpię, żeby ktoś tu się jeszcze pojawił, taki z zewnątrz. Może któryś z mieszkańców chwyci za aparat kamerę. A to było wejście między drzewami. Ja tam uważam, że mimo wszystko wciąż warto odwiedzać takie miejsca, niekoniecznie do nich wchodzić, ale stanąć gdzieś z boku, na zewnątrz. O. To jest już kaszana. Kaszana. A jeszcze muszę pokonać kilka kilometrów. Nie, to się nie uda. Idziemy na zewnątrz. Póki jeszcze coś tam widać. W środku to już prawie że kaplica. Muszę się dostać na drugą stronę. Gdybym przyszedł godzinę wcześniej, ale musiałem gdzieś naładować baterię. I to tyle.
Nic wam więcej nie pokażę. Byliśmy w środku, byliśmy z jednej strony, byliśmy z drugiej strony, z boku. Cały dzień idę w mokrych butach.
Cześć. Parę minut po godzinie 9, 10 września 2024 roku. Pochmurny, byle jaki wtorkowy poranek. Bieniczki. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Święty Michał. O tym pomniku nie wiedziałem. Na górze klęczy żołnierz. Bieniczki. Osowo. Rany, jakaś mrzawka. Jesteśmy na terenie folwarku. Jak zwykle dopisało mi mnóstwo szczęścia. Tylko przekroczyłem bramę, to od razu trafiłem na właściciela i w przeciągu sekundy otrzymałem zgodę, pozwolenie na możliwość pokręcenia się po terenie. Pałac. Na styk. Bieńczyce. Brama wjazdowa prowadząca na teren zespołu dworskiego. Dwór. Bienice. Pałac.
Nad środkowym oknem widnieje data 1876. Spichlerz. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. I idziemy na bok. O. Gdyby nie tamta gałązka. Przesłaniająca krzyż na wieży. Jak się cofnę? A, nie na. Jest jeszcze jedna opcja. Super. Wypogodziło się. Uii! Nie to co wczoraj. Cały dzień szarpałem się z jakimś deszczem, mrzawką. Mroczne klimaty. Oczywiście deszcz też jest potrzebny. Ale mógłby padać nocą. Albo w momencie, kiedy jestem w ruchu, co mi tam zależy. Idąc i tak niczego nie nagrywam. Niczego istotnego, może w ten sposób. Władowałem się w poważne kłopoty. Rów melioracyjny. Szeroki i głęboki. I nigdzie nie znalazłem żadnego mostku, kładki. Nigdzie też nie widać żadnego dużego, zwalonego drzewa. A muszę dostać się tam. Czy generalnie na drugą stronę, to już będzie z górki. Wlazłem w jakąś dzicz. Gdzie lecisz? Wszystko jest mokre. Tamto drzewo, no nie, no nie nada się, bo... jest przechylone, pewnie niestabilne. Gdyby leżało w poziomie, to kto wie. No, już kolce. Jeszcze tego mi brakowało. No już puszczaj jeden z drugim. O! Trochę więcej przestrzeni. Co mi po tej przestrzeni? Potrzebuję mostu. Tędy przechodzą zwierzęta? Nie, tutaj przychodzą napić się wody. No, pójdę wzdłuż brzegu. Nie mam innego wyboru.
Ale mnie to spowolni. Jeszcze, no nie. Dobra, muszę włączyć kamerę, bo nie przycisnę się z parasolem. Chwila, może tamtędy przejdę. Puszczać. Będę polował na swoją okazję i szansę. Jedno fajne drzewo albo jakiś mostek, którym przyjeżdżają gospodarze z pola na pole. Będzie coś, czy tak się no dalej. O, tu coś jest, ale czy ja po tym przejdę? Kurczę, jest strach. Gdybym miał dwa jakieś długie kije, żeby się móc podeprzeć, że jak ja tam wpadnę, to już nie wypadnę, to już pójdę na dno. Tam jeszcze się bardziej rozlewa. Jest to chociaż jakieś takie stabilne? Jest stabilne. To co, szukamy chyba dwa długie kije. W razie czego przejdę sobie za pierwszym razem bez plecaka. Mógłbym nawet teraz spróbować, ale jak zacznę gubić równowagę, idę po kij. Dawać mi kij. Potrzebuję kija. Coś długiego, jakąś tyczkę. Gdzie ja tu znajdę taką tyczkę? Coś świeżego. Tu coś leży. Tamte. Dobra, będę szukał. Co to mnie stresu kosztowało? Znalazłem taką fajną, wielką tykę. Na styk. Muszę się uspokoić, bo nie będę ukrywał, że przechodziłem trochę przerażony. Głównie ze względu na lewą nogę, tą uszkodzoną. Było tam kilka takich wystających kikutów, co wymusiło na mnie zaburzenie płynności przemieszczania się po zwalonym pniu i strach. Kroczek po kroczku. Przesuwanie się. Badanie głębokości. Wbijanie tyczki. I do przodu. Wyciąganie wtyczki. Wbijanie tyczki. I do przodu. Przy okazji co krok nieco się bujałem i nasłuchiwałem, czy coś tam gdzieś nie pęka, nie trzaska. Żeby nie okazało się, że w połowie pień zaczyna pękać. Dojdę sobie tam do krawędzi. To chyba jest tylko łąka. Przygody. Raz, dwa razy w roku dochodzi właśnie do takich nieprzewidzianych sytuacji, gdzie kombinuję, jak się przedostać na drugą stronę. O, kiedyś
Ładowałem się na rozlewisko, nie wiem czy ktoś to z was pamięta. Na sam środek wody po pas. Nic nie widziałem, nic nie wiedziałem. Nawigacja szalała. Trzciny ponad głowę. Nawet nie byłem w stanie obrać jakiegokolwiek kierunku. Zdałem się na instynkt. No i ten wyprowadził mnie na obitą ziemię. Ale było nieźle. To w sumie nie było nic wielkiego. Trochę strachu, ale tam już prawie w grę wchodziło przerażenie. Jeszcze zimą, kiedy padały mi baterie i na dziko schodziłem z góry. Nie, że z samego szczytu, po prostu z góry, z pasma górskiego. Zrezygnowałem z przemieszczania się szlakiem i na przełaj w dół. Zapadanie się w śniegu, w tej gęstej, dzikiej roślinności. Panika, bo nie miałem nic, gdzie mógłbym się zatrzymać, żadnego miejsca. Bez prowiantu, z zaległościami. Wszystko było na nie. I to był chyba ten wieczór, kiedy zatrzymałem się w budynku, w którym przynajmniej wtedy znajdował się posterunek policji. Ale miałem ogromne szczęście, że policjanci współdzielili obiekt z kilkoma innymi instytucjami i mogłem zatrzymać się na korytarzu. Tam urządziłem sobie biuro do pracy. Kto wie, czy nie był to czasem jedyny punkt tam w tamtej miejscowości, mieście, nie mieście, już nie pamiętam. Sytuację pamiętam doskonale, ale miejsce już niekoniecznie. Co to tam było? W górach na pewno. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Nad głównym wejściem znajduje się coś takiego. O, stoję za daleko. Zdjęcie. Ono pomoże. Dargomyśl. Dwór. Żelmowo.
pałac. Pustostan. Duży. Ładny. Stopień niżej. O. Zamknięte. Tym razem nie wejdziemy. Gospodarzu, wpuść no do środka na chwilkę. Pozwól się rozejrzeć. Nagrać film, zrobić zdjęcie. Gospodarzu! Nie reaguje. Nikogo nie ma. Wieża. Pałac stoi pusty. Gorzelnie. To, co z niej zostało. Nie wiem, czy zdołamy wejść do środka. Rozejrzę się. Stoję przy samym kominie. Tu jest ten baniak.
Jest jakieś wejście. Tylko jak z niego skorzystać? Jest kamień. Schodzimy niżej. O! O, wejdę. Dęby. Skorzystam z kamienia. Oj, przydadzą mi się obie ręce. Czy było warto? Czy było warto, ludzie, trzymajcie mnie. Czy było warto? Jasne, że tak. No tu wcześniej nie zaglądałem. No to sobie weszliśmy. Już oswoiłem się z tego typu widokami. Piwnicę odpuszczam. Czy tam niższy poziom? Tam już nie wracamy. Wyjdziemy i nos. Tam też nie zaglądałem. Nie ma żadnej dziury? Nie ma żadnej dziury. Ślepe pomieszczenie. Nie, tam nie będę się wciskał.
Dokumentacja. Instrukcja obsługi. O, to jest nasze wyjście. Do końca na dół, w lewo i do głównej. Koryto. A co do koryta? Coś bym zjadł. Najlepiej coś słodkiego. Pogorzelica. Jestem po 40-minutowej przerwie. Odzyskałem siły. Wedle Google'a ta droga powinna urwać się w połowie pola. Ale tak jej się przyglądałem i przyglądałem i stwierdziłem, no chyba jednak nie. A jeżeli nawet, to zawsze mogę gdzieś na krawędzi odbić w lewo na drogi asfaltowej. Wyjaśni się za jakieś 200-300 metrów. Tam na wysokości tamtego drzewa, czy droga odbija w lewo, czy może jeszcze biegnie prosto. Jeden i drugi wariant i tak jest korzystniejszy, aniżeli szedłbym wcześniej zaplanowaną trasą, czyli drogą asfaltową. Musiałbym pójść tamtędy. Czasami gdzieś na miejscu podejmuję decyzję, co robić dalej. Skracać, nie skracać. Jak to tam wygląda. Widać, że chodzą, jeżdżą, czy nie. Borkowo Wielkie. Zaczniemy od... od ciebie. Kościół pod wezwaniem świętego Jana. Z tej strony znalazłem coś interesującego i niezwykłego. Jest przy wejściu. Podpowiem, po prawej stronie nigdy wcześniej czegoś podobnego nie widziałem. W murze kościelnym?
dzwonnica. Niżej, 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 niżej. O. Teraz do przodu i wyżej, wyżej, wyżej. A, za wysoko.
Cześć. Godzina 13. 11 dzień września 2024 roku. Pochmurna, deszczowa. Wietrzna środa. Borkowo wielkie. Dzisiaj zrealizuję plan minimum, który zakłada, że będę musiał przejść, przemaszerować minimum 5 km i na tym odcinku zmuszony jestem również do tego, aby dostać się do kolejnej miejscowości, a w przypadku średnich i dużych miast do kolejnej dzielnicy. No jakiś plan minimum musi obowiązywać, jeżeli chciałbym zachować ciągłość podróży. Także co by się nie działo, jakby nie było, co najmniej godzinę marszu muszę każdego dnia odklepać. A dzisiaj problemy, zaległości osiągnęły masę krytyczną, a i ja nie za dobrze się czuję, jestem cały sztywny, przemęczony, półprzytomny, chociaż mam już godzinę 13, środek dnia. Położyłem się o tam 23, wstałem o 4, czy tam 5, nie pamiętam, chwilę popracowałem, stwierdziłem, nie, to się już nie klei. Położyłem się na jeszcze 2 godziny i takie żywe zwłoki. Dojdziemy do kolejnej wsi. Coś tam zobaczymy, coś tam nagramy. I wracamy tam, gdzie spędziłem zeszłą noc. I do pracy. Nie ma leżenia, regenerowania sił, odpoczynku. Jak nie marsz, to obowiązki przy laptopie. Zawsze coś. Nie wziąłem parasola. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie się nie rozpada. Coś tam kropi, ale... do tragedii to jeszcze daleka droga. Nieczynna gorzelnia. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Fajnie przestało padać. Szansa na nagranie kilku scen. Wykonanie kilku zdjęć. Kilku, bo już kończymy. Rekowo. Cześć! Godzina 9.15, 12 dzień września 2024 roku, pochmurny czwartek, Siedlice. Kościół! Pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Pomnik przyrody. Ruiny Gorzelni. Budynek z 1937 roku. Kiedyś, mniej więcej w tym miejscu, znajdował się pałac. Parę kamieni. Nic więcej nie znalazłem. A czekaj, specjalnie nie szukałem. Zakładam, że i tak nic tam nie ma. Tylko to. No co ja bym tam znalazł w takiej wysokiej trawie? Raczej nic. Z tyłu, tuż przy ulicy. Znajdują się ruiny jakiegoś budynku gospodarczego. Nie wygląda mi to na pałac. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dzwonnica. Dwa dzwony. A jeszcze może tak. Miejsce pamięci. Polakom, mieszkańcom Kuropatnik. Ustawimy się z przodu. Pomnik.
runowo. Cmentarz ewangelicki. Ten stoi w pionie, bez tablicy. Kamienna grota maryjna. Takiej jeszcze nie widziałem. Na niektórych kamieniach, głazach, umieszczono imiona i nazwiska różnych osób. Kościół pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła. Wysoka, strzelista, wąska wieża kościelna. Stary, zabytkowy młyn. Runowo pomorskie. Dworzec kolejowy. Stacja kolejowa. Obrotnica kolejowa.
Wieża ciśnienie. Wieża z odsłoniętym zbiornikiem. Rzadkość. Zazwyczaj ten jest zabudowany. Skróty, skróty, skróty ulubione. Ta-da-di-da-da. Najczęściej się sprawdzają. Najczęściej, chociaż zdarza się, że właduje się w jakieś dziwne miejsce i później zaczyna się kombinowanie. Co robić? Wracać? Nie. Przejść tędy, tamtędy? Wzdłuż krawędzi pola, lasu, wałem, koryta rzeki. Może gdzieś tam będzie jakiś mostek. Kładka, przejście, tunel pod autostradą, ekspresówką. Gardno. Kościół pod wezwaniem świętego Mateusza. Stary grób, 1894 rok. Na końcu jest czwórka albo jedynka. Z tyłu stoi pomnik poświęcony poległym w okresie I wojny światowej. Za, no może nie zza zakrętu, ale zza drzew wyłoniło się to fantastyczne miejsce. Idealne do odpoczynku, regeneracji. Generalnie do zrobienia krótkiej przerwy. Brakuje tylko prądu. Cała reszta jest. Super. Kamionka. Rewelacja. Miejsce pod ognisko jest, pod grilla jest. Wszystko jest. Przygotowane kijki. Nawet toaleta. Wychodek. O.
Plaża, jeziorko, święty spokój. Leżaki. Będę udawał, że nic nie słyszałem. Niewielki ceglany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Gromniczej. Z tyłu, za świątynią, znajduje się grobowiec rodzinny. A, odpadła. Tysiąc osiemset sześćdziesiąt sześć, 1901. Podaje daty śmierci. 1899. Kraśnik. Lesięcin. Brama wjazdowa prowadząca do pałacu. Ruiny pałacu. Tędy to raczej nie wejdziemy.
Jak zwykle. Z dobre 20 minut oczyszczałem wnętrze pałacu. Szybki zabieg i voilà. Przynajmniej coś widać. Nie to co wtedy. Jakaś dżungla. Może niżej. Idziemy tam, ale nie tam, że na górę, tylko tam. O, tam. Ziewam. Po piwnicach chodzić nie będę. Mógłbym tam zejść, ale zadowolę się pierwszym parterem. No, jeden krok i jestem niżej.
O ty. Dobrze, nic nie porozrywałem. Piwnica. Przejście. O, to może runąć w każdej chwili. Z tej klatki schodowej to ja raczej nie skorzystam. I to wszystko. Dalej nie pójdę. Tam. Wychodzi. A jeszcze muszę odwiedzić kilka miejsc. Jesteśmy z tyłu. Kąkolewice. Ruiny. Z tym, że od razu zaznaczę, że nie mam pewności, czy wszystko, co wam za chwilę pokażę, to jedno, czyli pałac. Bo być może są to dwa, a może nawet i trzy budynki połączone ze sobą, wspólną ścianą.
Co tu dużo mówić? Zachowały się ściany zewnętrzne, a reszta to gruz. Nie wiem, czy to pałac, czy to jakaś obora. Idziemy razem. Nie będę tego ciął. Wyrobię się w 6 minut. Czy nie? Najpierw jeszcze to. Ach. Tutaj to faktycznie porosły drzewa. Już takie mają po kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tędy. Już minęły 3 minuty. Środkiem. Przejdziemy tędy. Prowadziłem niewielkie modyfikacje względem pierwszej trasy, jaką pokonałem. Nie stanę na tym. Bo jak się złamie, to wraz z moją nogą. O, to wzbudza we mnie największe znaki zapytania. Takie wielkie wrota. To nie jedne. To są kolejne. Ściany głównie z kamienia, z ceglanymi akcentami, okiennicami, takimi dosyć wąskimi, więc to raczej nie jest część pałacowa. Chyba że ktoś lubił mieszkać w mroku. To znaczy, że jesteśmy w jakimś chyba... w budynku gospodarczym. To wy na to? Pokrzywy, jakieś pnącze. O nie, już minęło 6 minut.
A jeszcze się okaże, że to w ogóle nie jest pałac. Że stał gdzie indziej. A ja opowiadam bajki. Tam też są jakieś ruiny. No dobra, załóżmy, że mamy kolejny pałac. Nie no, tak nie może być. Trzeba to wszystko sprawdzić. Dwa stawy. Jeden jest wyżej, drugi jest niżej. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Co tam jest? A nie ma nic. Tam natomiast jest grobowiec. Tak jest. O. Czy widziałem już dzwonnicę w kształcie krzyża? Nie pamiętam. Na pewno nie taką. O. Jeżeli ktoś z was kolekcjonuje dzwonnice, no to tą z całą pewnością musi mieć w swoich zbiorach. Jest sznur, jest dzwon. Jest ochota na sen. Obiekt zabytkowy pod ochroną prawną. Naruszenie stanu surowo wzbronione. Thank you.
Cześć. Godzina 9, 13 września 2024 roku. Pochmurny, deszczowy piątek. Dobieszewo. Kościół pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła. Dzwonnica. Jeden dzwon ściągnięto. Pozostał drugi. Konstrukcja drewniana. Dorzucę jeszcze przykościelny cmentarz. Bluszcz, 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 bluszcz. Wszędzie go pełno. Skalny ogród. Tada! Drzewa zostały kolorowo ozdobione. Pięć drzew. Jest. Dobieszewo. Jeżeli machnę dzisiaj pół dniówki, czyli 12,5 km, to będę zadowolony. Muszę zejść wcześniej z trasy P1,
ponieważ na dysku zalegają mi aż 4 filmy, około 0,5 TB danych i wypadałoby je wrzucić na kanał i opublikować, zwolnić miejsce, zamknąć temat. Przez ostatnie dni mój mobilny internet jako tako dawał sobie radę, o ile szukanie informacji, przeglądanie map i tak dalej nie stanowi większego problemu. Odbywa się to w miarę płynnie, wrzucanie zdjęć. O tyle filmy? Niekoniecznie. Także dzisiaj postój w mieście. Nie wiem jeszcze gdzie, u kogo. Może tam, gdzie się zatrzymam, będę miał dostęp do jakiegoś światłowodu. Byłoby ekstra. Czasem ja ratuję się takimi rozwiązaniami. Mój pakiet jest nielimitowany, jeżeli chodzi o przesył danych, ale prędkość, o, to już co innego. I stabilność, o, właśnie. Spałem 3,5 godziny. Wstałem zmordowany. A i tak nie zdążyłem zrobić wszystkiego. Zabrakło mi z 1,5 godziny, 2, i trzeba będzie to wyszarpać gdzieś tam, kiedyś tam, z czegoś tam. Tylko jak? Co wyszarpie 2 godziny z jednego dnia, to potrzebuję jej następnego i tak. Jestem zapętlony. Tyle dobrego, że rozpisałem sobie trasę na 2-3 dni do przodu, może nawet i 4. Chyba już o tym mówiłem. Najwyżej się powtórzę. Pogoda jest deszczowo. W czasie marszu jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Poskładam parasol i sobie idę. Maszeruję. No, nie, no przeszkadza mi, bo jak wejdę w jakąś trawę, to po kilku metrach mam już mokro w butach. Nic przyjemnego. Idziemy. Pomnik przyrody Dąb Bartek. Ma około 300 lat. Dąb Bartek. Wysokość około 35 metrów. Rośnie przy samej drodze. O, już wyżej nie polecę. Z kamerą. Unimie. Dwór. Zmieścimy się wszyscy. Tak jest.
Nareszcie mam towarzystwo. Same dziewczyny. I każda zainteresowana. Niektóre płochliwe. O, i teraz wszystkie się na mnie patrzą. Kto to? Co to? Jestem zmuszony skorzystać z torowiska. Nie ma innej krótszej drogi. Raptem 200 metrów. Za chwilę z niego zejdę. Długa prosta. Gdyby coś nadjeżdżało, to zdążę spokojnie zejść. Mam gdzie uciekać. Za chwilę odbiję w prawo. Most. No, a tam jest drugi, również kolejowy, ale uszkodzony, stary. O nie, po tamtym drzewie na pewno bym nie przechodził. A jak ten most wygląda z boku? A tak. Ponad 2000 km i wskakujemy w nowy komplet butów tuż przed zimą. I jedna ze stajni. Jesteśmy na terenie dawnej stadniny koni. Jest data 1876. Jest to chyba najbardziej zrujnowany budynek z całego kompleksu.
kształtem przypomina dwór, pałac. Piękna lampa. O, tam. Odłożę parasol. Uła. Zawalone piwnice. Nie wygląda to dobrze. Ale ściany są zdrowe. Przynajmniej te, które widzę. Tylko dół się zapadł, rozsypał. Drzewka, krzaczki, deszcz. Nie wcisnę się tam z parasolem. Poza tym nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Właśnie ze względu na zapadniętą podłogę. Że tam coś rośnie i tam, i korzeniami rozsadza posadzkę. Zejść niżej, przedzierać się piwnicami. Nie. Nawet nie wiedziałbym, którędy tam mógłbym wejść. Tam, ale tam też jest ściana. Trudno. Ograniczę się do tego miejsca. Hotel i restauracja. Miejsce pamięci. W tym miejscu 6 marca 1945 roku 43 Pułk Artylerii Lekkiej Ludowego Wojska Polskiego zlikwidował oddziały 10 Korpusu SS. Wieczna chwała poległym bohaterom. Jest stalowy. Kościół prawosławny. Lapidarium. Tym, którzy żyli na tej ziemi. ...1793-1876. Jeden ze starszych grobów. Niektóre są uszkodzone. Niektóre. Większość.
4 drewniane krzyże. Pamięci zmarłych, których mogiły są likwidowane. W hołdzie zmarłym i pomordowanym na nieludzkiej ziemi ofiarom stalinizmu w 53. rocznicę deportacji Polaków na Sybir. Żołnierzom walczącym o Polskę w latach 1939-1945 na wszystkich frontach. Pamięci Polek i Polaków deportowanych do prac niewolniczych w III Rzeszy w latach 1939-1945. Kaplica cmentarna. Rzeźba wilka. Wzgórze Rolanda, nazywane również Kopcem Rolanda. Super to wygląda. Ołtarz. W lewo. Inne głazy również podobnie zostały zainstalowane. Kolejny przykład. W prawo czy w lewo? Jeszcze raz w lewo. O. Ten też jest podniesiony.
Co to oznacza? Chyba na wszystkich umieszczono dziwne znaki. Celtyckie? Czy jeszcze jakieś inne? Runiczne? Jesteśmy na szczycie. Pozostałości pomnika Rolanda. Zachowało się kilka uszkodzonych elementów. Głowa i ramiona czy nogi zgięte w kolanie. To prawdopodobnie jest korpus. To co to może być? Co to mogło być? Nogi? Dół? Chyba nogi. Tu jedna, tam druga, a to po środku? I coś takiego. Każdy ma inny wzór. Pewnie na tym stał. ...1914-1918. A jak wyglądał? Już wam pokazuję. Tak, na tamtym stał. Zgadłem wszystkie elementy. Głowa za ramionami, później był korpus, nogi i dół. Roland. Budynek prokuratury rejonowej. Teren rekreacyjny, stare boisko. Fontanna. Posadzkowa. O, a przy okazji pokażę wam amfiteatr. Teatr plenerowy. Scena. Skoro już wspomniałem o fontannie, a są nawet i dwie, wypadałoby jedną z nich pokazać. Do tej mam bliżej.
nagranie tego nie oddaje, ale jest to jeden z najładniejszych budynków w Łobrzu. Ulica Niepodległości.
Cześć. Godzina 15:30. 14 września 2024 roku. Łobez. No to jazda. Późno, bardzo późno. Sąd rejonowy. Park miejski imienia Tadeusza Kościuszki. Rondo, wyspa, dwa w jednym. Mamy kolejnego wilka. A w zasadzie to wilczka. Drugi. Kasztany gubią swe liście. W tej części parku stoi pomnik. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Wieje. Blok mieszkalny. Kościół ewangelicznych chrześcijan.
siedziba Urzędu Miasta. Fontanna. I trzeci wilk. W koronie leży wygodnie. Popatrzcie na wilka. Plac Sybiraków. Może tak. Jeszcze. O. Taka dekoracja. Można upiększyć miejską przestrzeń kwiatami na różne sposoby. Promemoria. W 70. rocznicę deportacji Polaków na Syberię w latach 1940, 1946, 1956. Szczypta słońca, które za chwilę schowa się za chmurami. I tak bawimy się cały dzień. Budynek przy ulicy Niepodległości. Dom przy ulicy Niepodległości. Najbardziej kolorowy mural, jaki w życiu widziałem. Wszystkie kolory tęcz. Wraz z tęczą. Kościół.
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Fajnie zmienia kolory. Raz jest jaśniejszy, innym razem ciemniejszy. Dalej nie wejdę. Deptak, promenada. Przejdziemy na drugą stronę rzeki. Którą niejednokrotnie już przekraczaliśmy. Rega. Jaśniej, jaśniej. Dzięki. Dworzec kolejowy. Pociąg odjechał, idziemy na peron. Stacja kolejowa. Silosy. Wieża ciśnień. Wieża widziana od strony ulicy. Pomnik Wincentego Witosa. Rok 1911. Dom mieszkalny przy ulicy Pocztowej. Pochodzi z roku 1900. Poczta Polska. Elektrownia wodna.
była. Można tędy przejść. Nikt nie będzie krzyczał. Siedziba Nadleśnictwa Łobez. Lasy Państwowe. Niespodzianka dla pieszych i dla rowerzystów. Turystyczny szlak rowerowy, szlak dziedzictwa techniki i architektury. Oznakowany jest kolorem czarnym i ma długość 48 km i 400 metrów. Jest pętlowy. To co? Jeszcze jedno miejsce i koniec. Ile tych kilometrów dzisiaj zrobiłem? 5-600, to bije do 6. Planowałem wyskoczyć jeszcze do jednej wsi, ale już jest za późno. Plac 3 marca.
Cześć. Godzina 8:30, 15 dzień września 2024 roku. Słoneczny, niedzielny poranek, Łobez. W drogę. W drogę. Łobez. Dalno. Dwór. Wczoraj wiało, dzisiaj wieje. Jestem głodny. Od wczoraj, od południa nic nie jadłem. Gorący kubek. Kawa się nie liczy. To żaden posiłek. Idę taki pozbawiony sił. O, muszę coś wykombinować. Czuję się, jakbym miał już za sobą ze 30 km marszu. A będzie tylko gorzej. Jakaś bułka z żółtym serem, szklanką mleka wystarczy. Tak niewiele, żeby się podładować, obudzić, rozpędzić. Łobrzany. Tuż przy samej drodze, dosłownie, stoi dwór. Pochodzi z roku 1880. Urządzono w nim świetlicę wiejską. Trochę wyżej. O. Dekoracje. Stacja kolejowa. Dobrze, że nie pada. I dworzec. Druga strona budynku. Wdrapiemy się na szczyt. Po to, aby mieć
fajniejszy widok na... Uwaga, uwaga. No, końcówka. Tam. Na... elektrownię wodną. No, trochę daleko. Jest. Działa. A my idziemy tam. W dzicz. Zastanawiam się, którą drogę wybrać. Póki co maszerujemy drogą. Chociaż wejścia na nasyp kolejowy nie uniknę. Tam przed nami jest naturalna przeszkoda. Którą tylko w jeden sposób można przekroczyć. A tym sposobem będzie... wyłączony z użytku most kolejowy. Warto było zmienić trasę i zaryzykować. Nie za wiele osób tutaj zagląda. Może kilka, kilkanaście w skali roku? Tam nie ma co przechodzić. Czy spróbujemy zobaczyć? Ok. Nie, drzewa. Drzewa, drzewa. Hop na górę! Wejdę tędy. I mostem na drugą stronę. Może... kiedyś powstanie tu ścieżka rowerowa. Rega? Czy jakaś inna rzeka? Nawet nie sprawdzałem. Idziemy. No i wbijamy w chaszcz. Chyba, że... tam na dole jest droga. Dobra, chciałbym zejść. Chyba, że nie chciałbym zejść. Mam którędy? Mam. Tędy. Tak. Czy tędy? Muszę sprawdzić na mapie, jak to wygląda. Szarpać się. Ale iść krótszą trasą,
czy nieco dorzucić i pójść wygodniejszą. Stwierdziłem, że na tamtym moście kolejowym nie pojawia się zbyt wiele ludzi. Uwaga! Po pierwsze, chwilę po tym jak z niego zszedłem, z krzaków wyszły trzy osoby, trzech młodych chłopaków z wędkami, a po drugie biegnie tędy szlak turystyczny, niebieski. No to już nie wiem. Dwa argumenty świadczące o tym, jak bardzo się myliłem. I oczywiście mógłbym to wykasować, ale z drugiej strony wychodzę z założenia, że każdy, gdzie pojawia się pierwszy raz, ma tam w głowie pewne myśli. Wyrabia sobie już wstępną opinię. W grę wchodzą różnego rodzaju skojarzenia i tak dalej. I czasami trzyma to w sobie, innym razem podzieli się swoimi uwagami, tak jak ja. Czasami. A dopiero później wszystko jest weryfikowane. Jak blisko ten ktoś, na przykład ja, był prawdy, a jak wielce się z nią minął. No tym razem to się był szeroki łuk. Tak, obszedłem prawdę szerokim łukiem. Dobra, niech będzie. Nic strasznego. Akurat taki błąd można przełknąć. I dobrze, bo wychodzi na to, że jednak ktoś przy tym moście pojawia się regularnie. Co mnie cieszy. Wiatrak. Nie licząc śmigieł, to cała reszta trzyma się całkiem nieźle. Mechanizm obrotowy. Chodź, obejmę cię. O tyle, o ile. O, jedną ręką, drugą nie dam rady, bo drugą trzymam kamerę. Siemka. Hej. Rano świeciło słońce. Niebo było błękitne. A rano. Porac. Bełczna. Dwór. Jest zamieszkały. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła.
skoro jest otwarte. Zaczyna się. Padanie baterii w zegarku. W zupełnie losowym miejscu. Bez sygnalizowania tego, że za chwilę to się stanie. I teraz nie wiem, gdzie urwał się sygnał. Cały czas szedłem wzdłuż drogi asfaltowej po lewej stronie. Troszeczkę się wróciłem. Nie wiem, najwyżej ten zapis będzie nieco inny niż zwykle. Przecież nie będę się wracał, nie wiadomo, no nawet nie wiadomo gdzie się mam wracać. Okej, niech będzie. Odpalamy zegarek, który w międzyczasie podładowałem. U pana sołtysa, miałem niedaleko. Szybko go namierzyłem, zapytałem, czy można skorzystać z prądu. Załapałem się na wielki, wielki talerz przepysznego rosołu. O, postawił mi na nogi. Teraz muszę się rozpędzić, rozgrzać. Trochę zmarzłem. Wiaterek nie pomaga. Nie dzisiaj. 18 km. Tyle zdążyłem zrobić, zanim się rozkraczył. Ambitny plan pokonania około 30-35 km legł w gruzach. Przemysław. Naćmierz. Pałac. Pogoda się psuje. Wieża.
Klępnica. Pałac. Worowo. Thank you.